Spotkaliśmy się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, z którymi już od 2012 roku realizujemy wspólnie program Aktywny Samorząd. Przyszło na spotkanie ponad 80 osób, a spotykamy się w bardzo nietypowym miejscu. Jest to pierwsza w Polsce restauracja prowadzona przez osoby niewidome i niedowidzące, w której w totalnej ciemności można spróbować potraw, można zatrzymać się na moment. Co najważniejsze, można doświadczyć, w jaki sposób funkcjonują, odczuwają osoby niepełnosprawne. Nieprzypadkowo oddział mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wybrał to miejsce. Po pierwsze po to, żeby wspólnie przeżyć to, w jaki sposób osoby niepełnosprawne, niewidome odbierają świat. A po drugie, żeby wesprzeć fundację, która prowadzi tę restaurację, która jednocześnie jest podmiotem ekonomii społecznej, bo dodam, że ponad 80% zatrudnionych tutaj osób to osoby niepełnosprawne. Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie działa od 2005 roku. Zajmuje się ogólnie pomocą rodzinom, które mają problemy zdrowotne, finansowe, prawne, życiowe. Zajmuje się również też osobami indywidualnymi, które zgłaszają się do naszej fundacji. Restaurację w ciemności obsługiwaną przez niewidomych kelnerów, którą nazwaliśmy Different, otworzyliśmy w celu zarobkowym. Chcemy jako fundacja zarabiać pieniądze, aby móc szerzej wspierać nasze rodziny, naszych podopiecznych. Jako kelnerka w ciemności obsługuję gości. Wprowadzamy gości do całkowitej ciemności wagonikiem, żeby osoby czuły się lepiej, ponieważ w ciemności rzeczywiście goście czują się na początku dosyć niepewnie. Moją rolą jest, abyście Państwo relaksowali się i bawili w tej sali jak najlepiej. Jest to podróż zmysłów, która myślę, że po wyłączeniu wzroku wyczulają się więcej zmysły wszelkie inne, smaku, powonienia, dotyku. I moją rolą jest animowanie Państwa w tej ciemności, abyście Państwo właśnie potrafili to odszukać, te wartości, jakie chcemy przez tą kolację Państwu wnieść. Muszę przyznać, że wrażenia, których doznałam w trakcie pobytu w tej restauracji w ciemności, bardzo mnie zaskoczyły. Bardzo pozytywnie, ponieważ jest to sytuacja taka, która pozwala nam skupić się na naszych własnych doznaniach w zupełnie inny sposób. Odbierać czynność, która jest taką czynnością codzienną dla nas wszystkich, jak spożywanie posiłku. Brak zmysłu wzroku myślę, że wpłynął na mnie, pozwolił mi o wiele głębiej i bardziej mocniej odczuć te wrażenia.
Podmioty ekonomii społecznej tworzą przestrzeń dla włączania społecznego nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są to podmioty, których celem działalności podstawowym nie jest zarabianie pieniędzy, tylko właśnie tworzenie miejsc pracy, tworzenie środowiska, gdzie osoby z niepełnosprawnościami czy osoby zagrożone wykluczeniem mogą się realizować i włączyć aktywnie w życie społeczne. Takie miejsce jak to ma dodatkowo ten walor, że pokazuje nam wszystkim, jak wygląda na co dzień życie osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony, jak efektywnie mimo niepełnosprawności mogą wykonywać czynności w ramach pracy.